Witam wszystkich. Renówka jest już rozebrana. Tato z wujkiem już tutaj porozbierali. I zaraz zobaczymy. Tak, tłoki też już wyciągnięte. Wyciągnięte tłoki. Z tego co wiem, o tu, w tym miejscu, uszczelka pod głowicą puściła. O dziwo, tu leje w bardzo dobrym stanie, progu nie ma. Już u mnie w 36-50 większe progi są, więc nie wiem, czy będą wymieniane tutaj całe zestawy. Głowice były robione. O tutaj w tym miejscu przepaliło uszczelkę pod głowicą. Dobra, teraz jeszcze zobaczymy. Zobaczymy, gdzie to są te tłoki. Gdzie są te tłoki, ale wejdźmy pod spód. I zobaczymy, jak to wygląda pod spodem. Jest w porządku. On ciśnienie trzymał. Ciśnienie trzymał. Dobra, poszukajmy tłoków. Tłoków i panewek. Tutaj mamy tłoki. No i powiem wam, że tylko z tego co widzę, to pierścienie olejowe mogłyby być troszkę lepsze. No widać, że już są wytarte. Zwyczaj, no jak zakładaliśmy do 16-40, to takie kanały duże były, a tutaj widać, że są wytarte. Aczkolwiek oleju nie brał. I tutaj jeszcze, no nie wiem jakie decyzje wujek podejmie, czy tylko pierścienie będą wymienione, bo to wydaje mi się, że to już ktoś wymieniał. Więc one byłyby tyle lat, tak ładnie wyglądałyby te tłoki i panewki, zobaczcie, panewki kurcze eleganckie. Eleganckie paneweczki. No nie wiem. Zobaczycie, znaczy dowiemy się w najbliższym czasie i was o tym poinformuję, jakie decyzje zapadły. I teraz jeszcze sprawdzę tutaj luz, tylko muszę kamerę odłożyć. Zero luzu. Zero luzu. Piękna pogoda, to rzut okiem na zasiewy. Pszenica. Woda stoi z kolejna. Ostatnio dużo deszczu padało, było to jak cholera. Ale tutaj mamy apostela. Jak się nie mylę, albo na poprzeczce co innego, już nie pamiętam. Ładna, ładna, zdrowa. Ile ona ma rozkrzewień? Teraz zobaczymy. Raz, dwa, trzy, cztery. I tam gdzieś piąty wychodzi chyba. 4-5 rozkrzewień pewnie. Czyli prawidłowo, ok. Powinno być dobrze. Dzisiaj mamy święto Trzech Króli. A tutaj przez drogę. Tu już jest słabsza ta gleba.
I tu była później siana ta pszenica. No tutaj już jest inna gleba, bo się nawet do butów nie klei. O, tak to wygląda. A też nie za głęboko zasiana. Też ma raz, dwa, trzy rozkrzewienia. Trzy rozkrzewienia. Musiałbym zobaczyć tutaj jeszcze któregoś dnia z dronem, ale to może, nie wiem, bliżej wiosny, przelecieć z dronem i zobaczyć z góry, czy jest różnica, jak tutaj siałem wapno, a tam na drugim kawałku, bodajże nie siałem wapna. I musiałbym zobaczyć, czy jest jakaś wizualnie różnica. Mówię o tym wapnie, to Atrigran z magnezem. To magnezowe. Ale ogólnie i tak na kamerze wygląda tak widnie ta pszenica, ale na żywo ogólnie fajnie wygląda. Może pod z innym kątem, ze światłem pod światło, ale no pszenica jakaś tam jest. Jeszcze zobaczymy tu na piaskach. Na totalnych piaskach. Jeszcze tutaj wierzchnia warstwa to jest taka ciemniejsza. Uprawiana była, a tam już jest totalny piasek. Ale zobaczymy. O, coś jest, coś rośnie. No tutaj też wapno rozsiałem. O, tutaj troszeczkę wody stoi. O, ta strona jeszcze jakaś taka zielona. Ale po tej stronie to chyba nic nie będzie. Aczkolwiek coś tu jest. O, dziwo, nie poszło za głęboko. Jedno rozkrzywienie, dwa rozkrzywienia. No, jestem ciekaw, co to z tego będzie. Ciekawe doświadczenie.